Cześć wszystkim! Dostaję od Was wiele pytań o nową Mazdę CX-30. Przyszedł zatem czas, aby na wszystkie dzisiaj odpowiedzieć. Jeśli zastanawiasz się nad kompaktowym crossoverem, przez najbliższe kilkanaście minut zdecydowanie powinieneś zostać ze mną. Serdecznie zapraszam. Ci z Was, którzy śledzą mój kanał, wiedzą, że miałem okazję przez kilka ładnych miesięcy jeździć nową Mazdą 3 i można powiedzieć, że Mazda CX-30 jest z tym samochodem mocno bliźniacza. Tak się składa, że w egzemplarzu, którym jadę, mam podobnie silnik dwulitrowy, wolnossący o mocy 122 koni. Myślę, że nie będę się tutaj aż tak dużo rozwodził nad tym silnikiem, tak jak robiłem to w przypadku 3. Jeśli jesteście zainteresowani, włączcie sobie też tamten film, ja go gdzieś tutaj podlinkuję. Jedyna różnica jest taka, że mam tutaj skrzynię manualną. Wbrew pozorom to jest duża różnica, ale o tym później. Przechodząc do moich wrażeń z użytkowania tego samochodu. Też powiem Wam od razu, że mój test Mazdy CX-30 to nie tylko te ostatnie kilka dni, w trakcie których miałem okazję pojeździć tym samochodem. Znam ten model już dosyć długo. Testowałem go też odnosząc do rywali, mając, że tak powiem, podstawionych na jedno miejsce kilkanaście samochodów, także to porównanie było bardzo fajne, bo dało się przesiąść raz do jednego, raz do drugiego, także samochód poznałem w bardzo fajnym stopniu. I też chcę być z Wami w 100% szczery. Na szczęście mogę sobie na to pozwolić. Mazda to jedna z moich ulubionych marek, ja się w tych samochodach czuję kapitalnie. Powiem szczerze, że jeżdżąc wieloma samochodami przez ostatnie miesiące, gdy wsiadłem, nie jeździłem Mazdami dosyć długo, gdy wsiadłem w CX-30, ja od razu mam coś takiego, po pierwsze, że czuję się tutaj jak w domu, jeśli można użyć takiego określenia. Po drugie, ja po prostu uwielbiam przebywać w tych samochodach. Szczególnie odkąd wyszła nowa 3, to jak ten samochód w środku wygląda, chociaż wcześniej też 6 nowa miała podobnie, ale też pewnie spotkaliście się w innych testach i to jest znowu coś, co może nie do końca da się sprecyzować. Oczywiście można powiedzieć, że tu są kapitalne materiały, świetne wykonanie. Wygląd to jest zawsze kwestia względna, jednemu się coś będzie podobało, drugiemu mniej. Ale jest dużo samochodów, o których możecie powiedzieć, że w środku są piękne, że mają świetne materiały i tak dalej, a czujecie się w nich normalnie, albo źle, albo średnio, albo dobrze, wszystko jedno. Ja w Mazdzie czuję się genialnie. Nie wiem, z czego to wynika, czy jest to filozofia Mazdy, te wszystkie japońskie określenia i tak dalej, to są oczywiście jakieś marketingowe zabiegi, ale naprawdę jest w tym coś. Jestem przekonany, że nie dotyczy to tylko mnie, tylko bardzo dużej grupy ludzi, która jest w stanie wyłożyć duże pieniądze za te samochody, właśnie dlatego, że mają coś takiego, że po prostu świetnie się tutaj czują i świetnie się nimi jeździ. I CX-30 jest idealnym przedstawicielem dokładnie tego, o czym mówię, tak jak Mazda 3. Mimo że, trzeba to powiedzieć, mamy tutaj tylko 120 parę koni. To jest teoretycznie bardzo mało jak na dzisiejsze standardy, szczególnie, że jest to silnik wolnossący. Coś, co dzisiaj ginie, no ile mamy przedstawicieli takiego rozwiązania? Praktycznie nie ma już takich samochodów. Przy czym ja naprawdę powiem to po raz kolejny. Mega się cieszę, że mogę wsiąść w samochód, który ma normalną pojemność, nie 1.0 turbo, tylko dwulitrowa jednostka benzynowa. Zobaczcie, to, że możecie sobie zrobić tak. Ja nie musiałem zmieniać biegu już 3 razy dojeżdżając do tego momentu, tylko wręcz powiem szczerze, uwielbiam jechać tym samochodem. Jeszcze raz, nie zmieniam biegu. Nie zmieniam biegu. Nadal nie zmieniam biegu. Dopiero teraz. I to jest to, brzmienie tego silnika. Samo to uczucie, że tu nie chodzi o to, żeby szaleć. Tu chodzi o to, żeby posłuchać normalnej jednostki benzynowej, dwulitrowego motoru, bez turbo. To jest kapitalna sprawa. Oczywiście, ja wiem, że osoby, które przesiądą się już, broń Boże, z diesla, ale ogólnie z jednostek uturbionych, będą miały wrażenie, że ten samochód nie jedzie. Ale ja się będę trzymał swojej, że tak powiem, wypowiedzi, też tak jak w Mazdzie 3 mówiłem. To jest kwestia przyzwyczajenia się do tej jednostki, nauczenia się jeżdżenia po prostu takim silnikiem, tym, że nie zmieniamy biegu przy 1700 obrotów, tylko jeździmy kręcąc się trochę wyżej. Jak będziemy chcieli i będziemy potrzebowali, spokojnie możemy tym samochodem pojeździć dynamicznie. Wiadomo, on będzie palił wtedy trochę więcej, ale to zawsze coś za coś. No, mała jednostka wysilona, jak będziemy ją cisnęli, będzie dokładnie to samo. A tutaj mamy radochę z jazdy i o to chodzi. Co do spalania, moje wyniki kręcą się w okolicach 8 litrów. Ja jeździłem
no, możemy powiedzieć pół na pół trasa, miasto, Warszawa, może nie aż tak bardzo zakorkowana, bo są wakacje, także tragedii nie było pod tym względem. Myślę, że musicie liczyć się ze spalaniem w takim mieście jak Warszawa rzędu 8,5-9 litrów, mówię o skrzyni manualnej. W trasie to spokojnie zrobicie wyniki koło szóstki, oczywiście no, jeżdżąc normalnie. Także ja wiem, że to może nie jest jakoś bardzo mało, ale to nie są wyniki jakieś tragiczne. Myślę, że spokojnie do zaakceptowania, nie ma tragedii. Mamy tu miękką hybrydę, ale to już tyle razy było tłumaczone, że chyba nie ma sensu, żebym to znowu też poruszał. Bardziej chcę się skupić na takich wrażeniach z użytkowania tego samochodu, a nie na opisie samej jakby tutaj technicznej strony czy wyposażenia. Mówiłem to na przykład w przypadku trójki, jeszcze raz powiem. Zobaczcie sobie, to jest też wersja Hikari. Jeśli mogę Wam coś polecić, to jeśli macie kasę i wybieracie między wersjami i macie kasę na wersję Hikari, to dopłaćcie do Kanjo. Uważam, że naprawdę warto, chociażby ze względu na jedną rzecz, na audio Bose. Też to mówiłem wielokrotnie, ostatnio też rzucałem gdzieś na Instagram. Ja jak wsiadłem w ten samochód, pierwsze co zrobiłem, połączyłem telefon i włączyłem muzykę. Bose w Mazdzie od trójki to jest mistrzostwo świata. Wcześniej w szóstce bym tego zdecydowanie o tym samochodzie nie powiedział. Nawet bym powiedział, że tam jakieś różnicy dużej nie było do fabrycznego zestawu, ale nowa trójka i nowe CX-30 to po prostu wymiatają. Naprawdę jeżdżę samochodem codziennie i nie chcę mi się z niego wysiadać, chociażby z tego względu, że po prostu cały czas słucham muzyki. Jak idę do niego, nie wiem, gdzieś wychodzę, wsiadam znowu, to się cieszę za każdym razem nie tylko ze względu na samo auto, ale właśnie na muzę. I sprawdźcie sobie to, to jest rewelacja, po prostu rewelacja. Tak powinien brzmieć dobry zestaw audio. Też często się słyszy, że o, tu mamy jakąś super firmę, a to nigdy nie jest gwarant tego, że audio będzie grało dobrze. No chociażby w poprzedniej szóstce też był Bose, nie było szału. Tutaj jest rewelacja. Jeśli chodzi o miejsce wewnątrz, to taka ciekawostka, mi się ciężko trochę odnieść do siedzenia z tyłu, bo ja tam nigdy nie jeżdżę, ale na przykład jechałem ostatnio w 4 osoby w poprzednim teście Hondą Jazz, dosyć długą naprawdę trasę, i wsiedliśmy w CX-30 i jedna osoba, która siedziała z tyłu, powiedziała, że w Jazzie miała chyba trochę więcej miejsca. Byłoby to dziwne, bo to jest samochód innej klasy. Wizualnie i tak jak ja wsiadam, wydaje mi się, że w CX-30 miejsca jest spokojnie, wystarczy na 4 dorosłe osoby. Oczywiście to nie jest tak, że będziecie mieli tu wielką przestrzeń z tyłu, ale to myślę, że jest bardzo podobnie do wielu rywali z tej klasy. No 2 cm w tą czy w tą, to jakiejś wielkiej różnicy nie będzie. To co ważne, jest nawiew klimy na tył. To co ja zawsze mówię, nie wiem, jak może tego nie być w każdym samochodzie. Ważne, że tutaj to jest. Jeśli mielibyśmy się czegoś czepiać, to szkoda, że nie ma z tyłu USB. Dzisiaj by się to już przydało zdecydowanie. Powiem też o wyciszeniu, bo też słyszałem różne głosy. Część była takich, że wyciszenie jest słabe. Moim zdaniem jest bardzo w porządku. Ja bym się tutaj nie czepiał. Mi się tym samochodem w trasie jeździ bardzo dobrze, nie wysiadam zmęczony. Szczególnie, że no, słucham muzyki, więc też tych szumów może słyszę mniej. Ale próbowałem, sprawdzałem, jak jest z wyciszeniem. Moim zdaniem jest bardzo w porządku. Tym bardziej, jeśli odniesiemy do poprzednich Mazd, poprzednich generacji różnych modeli, gdzie większość klientów narzekała na, wiadomo, lakier, kradzieże i że za głośno. Nie chcę już gadać o lakierze i kradzieżach, też już to mówiłem przy teście trójki, także odpuśćmy sobie to, ale jeśli chodzi o wyciszenie, no to jest ogromna różnica na plus. Ile to kosztuje, zapytacie? No i tu jest właśnie ciekawy temat, bo taka wersja, którą jadę, to jest koszt około 120 paru tysięcy złotych. Wiadomo, zawsze coś tam dojdzie do katalogowego cennika, ale w Mazdzie jest to fajne, że tak naprawdę szukając samochodu wybieracie sobie wersję, macie powiedzmy te 3 wersje, 4 Enzo, ale to tam już jest niewielka różnica do poprzedniej i wybieracie powiedzmy wersję Hikari i tak naprawdę zostaje Wam do niej dokupić kolor, który tam też różni się ceną w jakimś niewielkim stopniu. I to jest ogromny plus, nie musicie siedzieć przez tydzień i szukać, konfigurować. O, nie dodałem tego, o, nie dodałem tego, o, mam najwyższą wersję, nie będę miał kamery z przodu, o, nie dodałem tego. Tutaj tak naprawdę wybierając wersję Hikari macie wszystko w tym aucie. Sprawdźcie sobie, też nie chcę już po kolei tych rzeczy wymieniać, ale uważam, że to jest kapitalna polityka, bo wybór wersji samochodu, jak już się zdecydujemy na jakieś auto, nie powinien trwać przez 70 godzin non-stop czytania katalogu. Ja akurat bardzo wolę taką wersję, gdzie mamy wszystko w zasadzie podane na tacy. Dlatego też polecam wersję Hikari. Oczywiście nie każdy potrzebuje dobrego audio, bo nie każdy na to zwraca uwagę, czy Felk 18, ale moim zdaniem przy takich cenach, jeśli porównamy to do wielu modeli, gdzie
Dzisiaj jest oczywiście tak, że jesteście w stanie kupić wielu rywali dużo taniej. Tyle, że jak sobie powrzucacie wszystko, co te modele mają, to w większości sytuacji wyjdzie na to, że zapłacicie tyle samo, co za CX-30 albo bardzo podobną kwotę. Także w tym momencie wracamy do wyboru już konkretnego produktu, a nie tego, ile on kosztuje. Bo skoro mamy cenę zbliżoną, wybieramy to, co chcemy. Także nie dajcie się też nigdy zwieść na to, wejdziecie do salonu Mazdy, o matko, jaka cena, tragedia. Sprawdźcie, co za tą cenę dostaniecie. Ja to wiele razy mówiłem, bo to jest case Mazdy 3, która w zasadzie od podstawy ma, nie wiem, pełne LEDy, head-up i tak dalej. To są samochody, które od bazy są kapitalnie wyposażone i dokładnie to samo jest z CX-30. Także nie mówcie, że to jest drogi samochód. On oczywiście tani nie jest, ale jak sobie odniesiecie do wielu rywali, cena będzie bardzo podobna. Czy 120 tysięcy to jest dużo? To już ocencie sami. Teraz kwestia skrzyni automatycznej i manualnej, o tym, o czym powiedziałem na początku. Bo po pierwsze, ta dopłata do tej skrzyni to jest 8 tysięcy. To jest niemało. A wiem z doświadczenia, że wiele osób dzisiaj, no sam jestem taką osobą, wybierając auto, w zasadzie nie patrzy już na skrzynię manualną, bo jest już tak przyzwyczajona do automatu, no, że po prostu chce automat. I tu jest jeden problem, bo ja na przykład jestem taką osobą, która albo tak bardzo lubi jeździć tymi samochodami, że jest w stanie wybaczyć pewne mankamenty tej skrzyni, nie tej, automatycznej skrzyni w Mazdzie. To jest jedna skrzynia sześciostopniowa, nie żadna dwusprzęgłówka, nie na szczęście żadne CVT, normalny, klasyczny automat, co ja akurat uważam za plus, bo myślę, że to będzie skrzynia długowieczna, nie będzie się nic z nią działo, ale ma pewne wady, bo wiadomo, że nie będzie tak szybka jak powiedzmy DSG, czy ogólnie skrzynie dwusprzęgłowe. Myli się czasami ma takie momenty zawieszenia, no po prostu jakby miał jedną wadę tej skrzyni określić, to ona po prostu czasami głupieje. Szczególnie przy małych prędkościach, gdzieś tam przy jeździe w korku. Ale ja cały czas będę twierdził, że to nie jest do tego stopnia, żeby zepsuło nam to radość z posiadania tego kapitalnego samochodu. I mówię to na podstawie posiadania tego auta przez wiele miesięcy, jeżdżenia nim codziennie. Nie jest to najlepsza skrzynia na rynku, ale zdecydowanie da się z nią żyć. I myślę, że nawet da się z nią żyć bardzo fajnie. I tutaj też na pewno trzeba powiedzieć słowo o skrzyni manualnej, bo jednak jest duża grupa klientów, która albo chce manual, albo po prostu nie chce dopłacać tyle do automatu. 8 tysięcy, wiadomo, piechotą nie chodzi. No to jeśli nie znacie skrzyni manualnych z Mazdy, to poznajcie, bo to jest trochę jak z systemem audio. Dla mnie to jest wyznacznik bardzo dobrej skrzyni manualnej, czegoś, gdzie mamy po prostu przyjemność z przerzucania tych biegów. Tak jak mówię, ja nie lubię skrzyni manualnych, nie lubię. Wolę jeździć automatem na co dzień, o tak bym powiedział, bo jeżdżę po zakorkowanej Warszawie dzień w dzień, także przyzwyczaiłem się i dla mnie automat jest dużo lepszym rozwiązaniem. Ale manual w Mazdzie, jak już bym miał mieć manual, to chciałbym, żeby to była taka skrzynia. Dokładnie taka pod każdym względem. Bo jest po prostu idealna. Szczególnie w sprzęgnięciu z tym wolno ssącym silnikiem o normalnej pojemności 2 litrów, to jest to, że naprawdę tym samochodem każda przejażdżka, nawet teraz jak jadę i nagrywam, to ja się po prostu cieszę. Jedyne co mi teraz brakuje, że nie leci muza. Ale zaraz będzie leciała, jak skończę. Wiem, że brzmi to trochę jak laurka, ale tak jak powiedziałem na początku, zupełnie szczerze, Mazda to jedna z moich ulubionych marek i nowe CX-30 zdecydowanie nie zepsuło tego wrażenia, a wręcz utwierdziło, polepszyło, powiększyło to, jak bardzo lubię jeździć tymi samochodami. Pytacie się mnie też często, ja to mówiłem w przypadku Mazdy trójki, o jakieś rabaty. Pamiętajcie, że Mazda nie prowadzi polityki rabatowej. Oczywiście zawsze coś tam sobie możecie z dealerem ugrać, ale to nie jest tak, że przyjdziecie do salonu, zobaczycie auto za 130 tysięcy, powiecie stówa, biorę, ale płacę gotowo. No nie, bo nikt się na to nie zgodzi. Mazda po prostu takiej polityki nie ma i albo to akceptujecie, albo nie. I możecie iść do innej marki, tu się nie ma co obrażać na tego producenta. Ale jak życie pokazuje i widziałem to wielokrotnie, jest cała masa ludzi, która po prostu chce jeździć Mazdą i akceptuje to, że ten samochód tyle kosztuje. I też tak jak mówię, pamiętajcie, żeby to cały czas odnieść do cen rywali przy takim samym doposażeniu samochodu. Zwracajcie na to uwagę, nie patrzcie na sam suchy cennik. Wiele razy widziałem takie przykłady: o panie, ale co pan mówi, tutaj tyle pieniędzy, ja za 40 tysięcy mniej mam to czy tamto. No okej, tylko zobaczmy, jaki tam jest silnik, zobaczmy, że ten samochód będzie miał, nie wiem, klimatyzację manualną i 3/4 rzeczy, które tutaj są, nie ma. Jak tego nie potrzebujesz, śmiało,
Oczywiście możesz biec do tego innego salonu, ale tak jak mówię, czy jako potencjalny kupiec, czy jako właściciel Mazdy, no nie dajcie sobie jakby wmówić, że ten samochód jest cholernie drogi, bo to nieprawda. W odniesieniu do rywali oczywiście mówię o tym, bo wszystkie samochody są dziś cholernie drogie. Dostawałem też wiele pytań odnośnie no, tego nieszczęsnego lakieru, czy robić zabezpieczenie powłoką po zakupie samochodu. Tak, robić, powiem najkrócej jak można. Jeśli macie na to kasę, to się nawet nie zastanawiajcie. Tym bardziej, jeśli będziecie jeździli dłużej samochodem, a w przypadku Mazdy jest to bardzo prawdopodobne, że nie będziecie tym samochodem jeździli 2 albo 3 lata. Także zróbcie to. Kradzieże, to znowu powiem tylko jedno słowo, gap i jest pozamiatane. Nie będę dłużej ciągnął tych tematów, bo naprawdę nie chce mi się już o tym gadać. Sorry. Jeśli ja miałbym wymienić jakieś wady tego auta, co mi się jakoś tam szczególnie nie podoba w tym modelu, to mógłbym na przykład pokazać kolor tutaj góry deski. Ale to jest tylko i wyłącznie subiektywne, bo wolałbym, żeby to było w innym kolorze. Może być w innym wersji przy skórze, ale mógłby być większy wybór tych wariantów kolorystycznych. I to, co też jakby... Nie wiem, dlaczego to nie dotyczy każdego egzemplarza, tylko zdarza się w niektórych, tak przynajmniej słyszałem od wielu osób, ale chodzi o wydajność klimatyzacji. To się faktycznie zdarzało, że słyszałem, że jedni narzekali, inni nie, że na przykład w takie dni jak teraz, kiedy mamy 29 stopni, klima działa różnie, no, czasami są problemy ze schłodzeniem kabiny. Ja też się z tym spotkałem, ale tak jak mówię, nie wiem dlaczego to nie dotyczy każdego egzemplarza, a oznacza to, że to nie jest wada fabryczna w każdym egzemplarzu, tylko jakiś problem, który, nie wiem, może można po prostu naprawić, jeśli się pojawia, może, nie wiem, wymienić, nie mam pojęcia. Wiem, że coś takiego jest i też się z tym spotkałem. Także no chyba byście się zdziwili, gdybym na koniec powiedział, nie kupujcie tego samochodu, bo to jakaś totalna lipa i paździerz. Nie, to jest kapitalny samochód i zdecydowanie, jeśli szukacie crossovera mniej więcej w tym budżecie, to salon Mazdy jest jednym z pierwszych, do którego powinniście uderzyć, szczególnie jeśli nie jeździliście tymi samochodami nigdy, bo to są naprawdę auta, w których można się zakochać i wiele osób się w nich zakochało. Ja należę do tych osób. Naprawdę tutaj tyle rzeczy, nawet posłuchajcie, nawet nie wiem, czy to słychać. Dźwięk kierunkowskazu. Nawet takie rzeczy są inne, przyjemne. To jest taka totalna pierdoła, ale też każdy na to zwraca uwagę. Detale. To jest to, co jest w Mazdzie. Po prostu detale, które składają się na kapitalną całość. Mam zapisanych cały szereg samochodów, co tydzień coś innego, a oddaję za chwilę CX-30 i już teraz wiem, że za chwilę będę za nim tęsknił i to jest chyba też najlepszy wyznacznik tego, jak fajny jest to samochód. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.